Siema, z tej strony Wezif. Jeszcze tak przed chwilą chciałem wam powiedzieć, że zapraszam na kanał Wezif Vlog, ponieważ już jutro o godzinie 12:30 pojawi się tam nowy film. Generalnie będzie tam bitwa o lody ekipy oraz oczywiście rowerki, więc zapraszam, link oczywiście do kanału Wezif Vlog jest w przypiętym komentarzu oraz oczywiście w opisie. Ponadto zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, no i zapraszam na mojego Instagrama, WezifTy, ponieważ tam jest dzisiaj, dosłownie już się pojawiło nowe zdjęcie. A każdy, kto zalajkuje to zdjęcie oraz da mi followka, będzie mógł do mnie napisać i być pewnym, że ja mu odpiszę do tygodnia. Także myślę, że dosyć fajna opcja. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Fortnite. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę to kolejny odcinek z serii Fortnite Błędy. Zapraszam na mojego Instagrama, na mój drugi kanał. No i jeszcze tylko tak chciałem powiedzieć, żebyście nie wykorzystywali błędów, ponieważ za to można dostać bana. Oraz każdy komentarz o treści monitor serduszkuje, także piszcie w komentarzu monitor, a ja wam przewinę serduszko. Dobra, a więc generalnie w pierwszym błędzie musimy się udać na tryb kreatywny, także ja to teraz zrobię, także wejdźmy na tryb kreatywny. No i oczywiście stworzymy sobie giereczka. Akurat ja zrobiłem customa, ale to nie ma różnicy. Dobra, i wczytało nas, znowu mamy te milion pingu, ja nie wiem, nie rozumiem, ale dobra. No generalnie nas wczytało i to jest najważniejsze, ponieważ teraz musimy przejść na naszą mapkę. Także może być to dowolna mapka, ale w sumie ja przeszedłem na swoją tak po prostu i problem jest pewien, ponieważ tutaj nie mamy ikonki, żeby... A nie, tutaj jest ikonka, żeby wrócić do lobby. Dobra. No, także teraz jedyne, co musimy zrobić, no to wziąć sobie Infinity Blade. To jest dokładnie w tej zakładce tutaj. Halo, mogę, dzięki. To jest dokładnie tutaj. No i mamy Infinity Blade. No jest to bunt na Infinity Blade, tylko czekajcie, bo ja nie pamiętam. Dobra, tak musimy zrobić i wejść w ten sposób musimy do portalu. Po prostu. No, jest to cały błąd, także generalnie jeśli w ten sposób weszliśmy do portalu, to jak widzicie, teraz mamy to tutaj w lobby. I o tyle jest to ciekawe, ponieważ możemy tak wejść teraz na inną mapkę. W sensie, no, jak nas odlaguje, bo jesteśmy zlagowani przez wspaniały ping. Ale generalnie możemy wejść tutaj do mapki. Jak widzicie, o, już prawie jesteśmy. Dobra, cały czas w ogóle trzymam przycisk, nie wiem czy tak trzeba, ale na wszelki wypadek tak wolałem trzymać. No jak widzicie, jesteśmy tutaj na mapce i co się stanie, jak przestaniemy trzymać? A, cały czas po prostu automatycznie to się robi. To rozpocznijmy giereczkę i zobaczymy, czy po rozpoczęciu również to działa. No i normalnie, jak widzicie, mamy tutaj Infinity Blade'a. Także jest to naprawdę epickie, jeszcze do tego możemy tak sobie przybliżać, jakby nie wiadomo, co się tutaj działo. Także generalnie jest to naprawdę epickie. I jest to naprawdę mega fajny błąd, naprawdę jest to mega fajny błąd. Ale generalnie jest to oczywiście tylko niestety błąd wizualny, ponieważ no cały mech polega w tym, że generalnie to widzą inni gracze oczywiście, ale to nie zadaje nikomu HP, po prostu jest to błąd wizualny, także go tylko widać. Także no jest to błąd taki, który raczej nikomu gierki nie popsuje, tylko taki ciekawostkowy błąd śmieszny. Także co, myślę, że mega fajny błąd i możemy przejść oczywiście do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie do tego błędu musimy sobie wejść na solo czy jakiś inny tryb. Także ja wejdę na solo, no i oczywiście na customika. Także co, widzimy się już, jak nas wczyta. A dobra, bo ja tak czekam, aż się gra rozpocznie, a tu zapomniałem, że muszę kliknąć. Ej, w ogóle rzeczywiście ta grafika w Fortnite jest teraz sporo ładniejsza. Tak chciałem tylko powiedzieć. Dobra, co będziemy potrzebowali do tego błędu? Do tego błędu jest to oczywiście błąd na expa i będziemy potrzebowali do niego jedzonka, dokładnie staku całego jedzonka, czyli 3 jedzonka, coś takiego. Oprócz tego potrzebujemy 5 itemów i tak, dobrze, nie przesłyszeliście się, 5 itemów plus stak jedzonka, tak żeby jeden item leżał na ziemi. Także w sumie 4 itemy plus jeden dowolny na ziemi, no i oczywiście 4 dowolne itemy, no i generalnie oczywiście stak jedzonka, także jest to błąd, który nam pozwoli wykonać... Co? Jest to właśnie sposób, który pozwoli nam wykonać błąd na nieskończonego expo. W ogóle to możecie dać znać w komentarzach, jak oceniacie ten sezon. Bo mi się osobiście mega podoba. W sensie motyw z kosmitami jest serio epicki, ale... Na przykład te UFO strasznie, no nie wiem, chaos taki wprowadza. W sensie przynajmniej dla mnie, ja się trochę połapać nie mogę, jak jest to UFO. O, coś tam leży. Ale co to? A, to launchpad. No tak, zapomniałem, że są lunchpady. Dobra, widzę już nasze jedzonko. Mięsonko chciałem powiedzieć jakoś. Dobra, i teraz dowolne itemy. Dobra, tutaj już widzę, w ogóle to jest zaznaczone, to jest mega fajna opcja. No ale tutaj mamy skrzyneczkę. Także mamy 3 itemy. 4. To idziemy po jedzonko. Także jak widzicie, do tego błędu za dużo nie potrzeba. Ja to wszystko znalazłem może w 30 sekund. Dobra. Dobra, i mamy 3 mięsa.
Nawet nie wiedziałem, że z jednego dropi aż 3 mięsa. No to jeszcze jeden item potrzebujemy. I to w sumie tyle. Także dobra. Jakiś dowolny item. Dobra. Także teraz jeden co musimy zrobić. No to wyrzucić to mięso. Zebrać teraz ten item. Zebrać to i tak w kółko. Dobra. I zobaczymy, czy rzeczywiście ten błąd zadziała. Musimy tak zrobić aż 25 razy. Więc troszeczkę dużo. Weź. Dobra, więc zobaczymy. O, dobra, dostałem, zbierz mięso, 25. Także dostaliśmy właśnie za challenge. I ten challenge chyba się odnawia, z tego co pamiętam. Przynajmniej tak było chyba w poprzednim sezonie, że się odnawiał ten challenge. No, generalnie błąd jest naprawdę, naprawdę epicki. I myślę, że się opłaca go wykonać. Także błąd jest naprawdę, naprawdę generalnie epicki. I naprawdę jest to dla mnie mega fajny błąd. No jest to w sumie kolejny błąd na expa, także mega fajnie. Dobra, a więc generalnie teraz musimy sobie wziąć bałwanka, także... Także ja to już teraz zrobię. I dobra, gdzie mamy bałwanka? Gdzie mamy bałwanka? Ej, totalnie nie wiem, gdzie jest bałwanek. Dobra, mamy bałwanka. No i dobra, teraz musimy sobie tutaj go rzucić. Musimy tutaj wziąć tak. Potem podnieść kuleczkę. No i dzięki tej kuleczce musimy jakby opadając zmienić na kill off i wylądować pod tą kuleczką, coś takiego. Jest to ciężkie do wykonania, ale dzięki temu ta kuleczka się zatrzyma w powietrzu i to jest cały błąd, także zobaczymy. O, dobra, udało się. No i w sumie to nie jest aż takie ciężkie. No jak widzicie, mamy tutaj taką swoją kuleczkę, która sobie lata. Możemy teraz usunąć te schodki, no i mamy latającą kuleczkę bałwanka. Także jeśli ktoś by robił na przykład mapkę, no to teraz wie jak czegoś takiego, jak coś takiego zrobić. Jednak pamiętajcie, że oczywiście za wykorzystywanie błędów można dostać bana. No i na przykład można to też zbudować na większej wysokości. Można to po prostu większe zrobić, także no na przykład coś takiego. Teraz, dobra, bo to trzeba na podłodze. Teraz coś takiego, tak. No i sobie lecimy w ten sposób i robimy dokładnie to samo, tylko że z tym, że teraz podczas spadania musimy podlecieć. Tylko że ja mam włączone przenikanie, ale jak mamy wyłączone, to możemy na wyższej wysokości po prostu to zatrzymać. Także myślę, że mega fajny błąd. Dobra, więc to było już na tyle w tym filmie, także co, zostawcie łapkę w górę, suba z wanem. Zapraszam na mój drugi kanał, Wizzy Vlog, ponieważ tam naprawdę będzie epicki film już jutro o godzinie 12:30, czyli w sobotę o godzinie 12:30 się pojawi ten film. Zapraszam właśnie na ten kanał, link w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, ponieważ 1000 łapek w górę, no to następny odcinek z serii Fortnite Błędy. Zapraszam na mojego Instagrama, Wizzywity, ponieważ tam jest dzisiaj już nowe zdjęcie. No i każdy, kto da mi oczywiście serduszko pod tym zdjęciem oraz followka, może do mnie napisać, no i ja mu odpiszę do tygodnia na tą wiadomość. Więc myślę, że dosyć fajna opcja. Ponadto właśnie zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę to kolejny odcinek z serii Fortnite Błędy. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wizzyw w sklepie w Fortnite. No i każdy komentarz o treści monitor serduszkuje, także piszcie w komentarzu monitor, a ja wam przywitam serduszko.